Cześć! Dziś w miarę krótki odcinek, ale o temacie, który pewnie wielu zainteresuje. Jak parzyć siemię lniane i dlaczego jest to problematyczne? Samo parzenie jest dosyć proste. Polega na tym, że bierzemy całe lub zmielone ziarna siemienia lnianego i zalewamy je wrzątkiem lub letnią wodą. Zostawiamy pod przykryciem na około 10-15 minut, a potem mieszamy i wypijamy. Lub bez pośpiechu wyjadamy łyżeczką, jak kisiel. Jeśli używamy niemielonych ziaren, można zamiast zalewania je przez te 10 minut pogotować. Metod jest wiele, jedni parzą siemię lniane całe, a inni po zmieleniu. Z kolei jeśli jest już zmielone, to jedni zalewają je wrzątkiem, a inni zimną wodą. Tak więc, całe czy mielone? Moim zdaniem do picia tylko mielone. Całe ziarna, nawet dobrze sparzone wrzątkiem, mogą czasem być trochę za ciężkie, a chyba nie o to nam chodzi. To nie jest reguła. Jak ktoś ma silne trzewia, to nie stanowi to dla niego problemu i pewnie dlatego są zwolennicy spożywania całych ziaren. Druga sprawa. Zalewać wrzątkiem czy zimną wodą? Rozumiem tych, którzy zalewają zimną wodą. Zapewne obawiają się strat witamin i składników odżywczych wrażliwych na wyższe temperatury. Bardzo mądrze. Jednak główną sporną kwestią jest temat cyjanogenezy. Chodzi o to, że siemię lniane zawiera substancje cyjanogenne, które mogą przekształcić się w toksyczny dla nas cyjanowodór. Jak to przebiega? Cyjanogeneza zachodzi w ciągu kilkunastu minut od zmielenia całych ziaren. W przypadku niezmielonych ziaren, zalanych czy to wrzątkiem czy zimną wodą, cyjanogeneza nie zajdzie, ponieważ proces ten uruchamia się dopiero po zmieleniu. Dzieje się tak dlatego, że po rozerwaniu ziarna przeróżne substancje, które wcześniej były od siebie odseparowane, mogą zacząć na siebie oddziaływać. Mówiąc fachowo, wcześniej glikozydy nie miały styczności z enzymami. Po zmieleniu mają. Nas interesuje enzym aktywujący przemiany cyjanogenezy. Jest on białkiem i jak każde białko w wysokiej temperaturze ulega denaturacji, tracąc swoje właściwości. Dlatego tak ważne jest zalanie ziaren wrzątkiem od razu po zmieleniu. Druga sprawa jest taka, żeby nie popadać w fanatyzmy. Możliwości zatrucia nas nawet ewentualnie wytworzonym cyjanowodorem są niewielkie, ponieważ nasz organizm dość dobrze sobie radzi z neutralizowaniem tych związków. Dlatego wiele osób zjada siemię na przeróżne sposoby, nie przejmując się jakąś tam cyjanogenezą i nic im nie jest. Druga sprawa, że jedni są zdrowsi, a inni mniej. Jedni młodsi, a inni starsi. Więc jeśli jesteś słabego zdrowia, to polecałbym jednak wybierać te bezpieczniejsze opcje, czyli wrzątek. Od siebie dodam jeszcze, że zdarza mi się spożywać zmielone siemię bez zalewania go wrzątkiem. Na przykład sypię je sobie do sałatek, czy na kanapki lub do sosów. Ale zawsze jest to świeżo zmielone siemię. Dosłownie. Miele, posypuję naszykowaną już sałatkę czy potrawę i od razu zjadam. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem temat. Do następnego. Cześć!